Cześć, witam ponownie w serii genetycznej. Z poprzednich odcinków wiecie już, w jakich kolorach występują koty rasy ragdoll i jakie geny za to odpowiadają. Wiecie już też, czym charakteryzują się i jak dziedziczą różne rodzaje pointa. Siamski, tongijski zwany mink i burmski zwany sepia. Wszystkie te wariacje kolorów i umaszczeń kotów rasy ragdoll, o których mowa była w poprzednich odcinkach, mogą występować wraz z bielą. Za biel u ragdoli odpowiadają geny typowe wyłącznie dla tej rasy. Tak jak w każdym innym wypadku, tak i tutaj każdy kot dziedziczy po rodzicach dwie kopie tego genu, a geny te odpowiadają za ilość bieli na kocie. W przypadku kotów rasy ragdoll, w zależności od źródła, geny te oznaczane są jako S lub WS. Na potrzeby tego filmu będę posługiwała się wciąż jeszcze częściej używanym oznaczeniem S. Małe S oznacza brak bieli na kocie, duże S oznacza kota z białymi obszarami. U kotów rasy ragdoll zawsze jest to S z cyfrą, S2 lub S4. Jak duży obszar ciała kota zajmuje biel, zależny jest od sumy cyfr występujących przy tych genach. Jeżeli kot odziedziczy dwa małe S, to nie ma żadnej cyfry, czyli w zasadzie ma dwa zera. A dwa zera dają wciąż zero, czyli kota z zerową ilością bieli, a więc kota bez bieli. I analogicznie, S2S to 2 plus 0. Daje to kota z poziomem bieli 2 i jest to mitet. S2S2 to 2 plus 2. Daje to kota z poziomem bieli 4 i jest to high mitet. S4S to 4 plus 0. Daje to również kota z poziomem bieli 4. Z tym, że biel uzyskana za pomocą pojedynczego genu S4 to trubi kolor. S4S2 to 4 plus 2 i daje to kota z poziomem bieli 6 i jest to mid high white. S4S4 to 4 plus 4 i daje to kota z poziomem 8. Jest to high white, zwany też vanem. Dla powtórzenia, kot bez bieli to 2 małe S. Mitet to S2S. High mitet to S2S2. Trubi kolor to S4S. Mid high white to S4S2. High white, zwany vanem, to S4S4. A zatem wiemy już, że mitet to genetycznie S2S. Aby otrzymać umaszczenie mitet, suma cyfr przy genie S musi równać się 2. Uzyskać taką sumę możemy pracując z kotami o kodzie genetycznym właściwym dla umaszczeń bez bieli, mitet, high mitet, trubi kolor, mid high white. High white, zwany też vanem, w każdej kombinacji dadzą nam sumę inną niż 2, dlatego nie ma możliwości, aby uzyskać po nich kota o umaszczeniu mitet. Tym razem nie będziemy się więc nimi zajmować, ale wrócimy do nich w następnym filmie, więc jeśli Was to interesuje, zachęcam do subskrybowania kanału. Tak jak w przypadku kolorów i rodzajów pointa, w przewidywaniu ilości bieli na kocie pomocna jest krzyżówka genetyczna. Jak ją wykonać, wyjaśniłam już w innym filmie. Jeśli chcielibyście sobie to przypomnieć, link wyświetli się w górze ekranu. Dzięki zastosowaniu krzyżówki genetycznej dowiemy się, że kota o umaszczeniu mitet możemy uzyskać stosując następujące połączenia. Umaszczenie mitet jest uznawane we wszystkich federacjach zrzeszonych pod sztandarem WCC, a standardy tych federacji opisują odmiany mitet następująco. W standardzie ACF przeczytamy, że znaczenia point, za wyjątkiem stóp, powinny być dobrze zdefiniowane. Złamany lub symetryczny biały blaze na nosie lub między oczami jest akceptowany. Rękawiczki na przednich łapach powinny być równe i zaokrąglone. Tylne nogi powinny być w całości białe, ale biel nie powinna sięgać ponad wysokość uda. Biel musi biec wokół całego stawu skokowego. Biały pas o dowolnej szerokości musi biec od kołnierza pomiędzy przednimi łapami, po brzuchu, pomiędzy tylnymi łapami, aż do nasady ogona. U mitetów kolor ciała jest nieznacznie jaśniejszy niż u kotów bez bieli. W standardzie CCA przeczytamy, że znaczenia point mają być dobrze zdefiniowane. Wąski biały blaze na nosie jest dozwolony. Broda, kołnierz i klatka piersiowa mają być białe, tak samo jak brzuch od klatki piersiowej aż po ogon. Dwie przednie łapy mają mieć białe rękawiczki o równej wysokości i nie wychodzące poza załamanie między łapą a nogą. Tylne łapy mają być białe, minimum do stawu skokowego, ale optymalnie aż do wysokości ciała. Lusterko nosa ma być w takim samym kolorze, co części dystalne ciała kota i z nimi harmonizować. Powinno być jednokolorowe lub różnokolorowe w przypadku kotów szylkretowych i kolorowe, różowe lub z różowymi elementami w przypadku kotów pręgowanych. Opuszki łap mają być różowe. W standardzie CFA przeczytamy, że znaczenia point poza łapami, czyli na uszach, masce i ogonie, mają być dobrze zdefiniowane. Dozwolony jest biały blaze w kształcie gwiazdy, diamentu, klepsydry, ciągłej lub przerywanej linii. Centralnie i symetrycznie zlokalizowany na przestrzeni między krawędzią lusterka nosa a czołem. Broda musi być biała i stanowić przedłużenie białego pasa na brzuchu. Na przednich łapach białe rękawiczki muszą być obecne na obu stopach. Powinny być równej wysokości, optymalnie powinny biec dookoła stawu.
Na tylnych łapach biel musi znajdować się na całej przestrzeni do wysokości stawu skokowego. Nie powinna sięgać wyżej niż do uda. Lusterko nosa powinno być w pełni wybarwione i odpowiadać kolorowi znaczeń point. Opuszki łap powinny być różowe, ale mogą znajdować się na nich niewielkie plamy koloru. Na ciele powinien być zachowany wyraźny kontrast. Powinien być obecny biały pas na brzuchu dowolnej szerokości. I powinien ciągnąć się od kołnierza, pomiędzy przednimi łapami i przez środek brzucha. Niewielkie cieniowanie koloru na ciele jest dozwolone. Dozwolone są też nieznaczne duchy na kociętach. Kolor rozwija się w pełni u kotów w wieku 2 lat. Dyskwalifikujący jest brak białej brody. Wiecie co? Czytanie standardów jest dosyć monotonne. Domyślam się, że słuchanie też. Jeśli wytrwaliście do tego momentu, to zostawcie pod filmem komentarz z hashtagiem MITED. A tymczasem wracamy do roboty. W standardzie FIFA przeczytamy, że znaczenia point mają być dobrze zdefiniowane i pozostawać w harmonii z kolorem ciała, tak jak w wersji bez bieli. Broda ma być biała z lub bez cienkiego paska na grzbiecie nosa lub czole. Cienki biały pasek jest dozwolony na pyszczku, jeśli biegnie środkiem w kierunku brody. Biały pas ciągnie się przez kołnierz, pomiędzy przednimi łapami, przez brzuch aż do nasady ogona. Na przednich łapach mają być białe rękawiczki. Na tylnych biel powinna ciągnąć się minimum do stawu skokowego, maksymalnie do połowy uda, a plamy koloru na tym obszarze są akceptowane. Lusterko nosa ma być zgodne z kolorem kota lub różowe. Opuszki łap mają być różowe. W standardzie GCCF przeczytamy, że kolor znaczeń point, maski, uszu, nóg i ogona ma być dobrze zdefiniowany, ale nie dotyczy to kociąt. Kiedy kot osiąga dojrzałość, maska powinna pokrywać całą twarz, wliczając w to pyszczek, i powinna łączyć się z uszami. Cienki biały blaze na nosie jest dozwolony. Broda, kołnierz i klatka piersiowa mają być białe, tak samo jak brzuch od klatki piersiowej do ogona. Dwie przednie łapy mają białe rękawiczki, symetryczne i optymalnie sięgające do załamania między łapą a nogą. Tylne łapy powinny być białe, minimum do stawu skokowego, ale optymalnie do poziomu brzucha. Opuszki łap powinny być różowe. W standardzie NZCF przeczytamy, że kolor ciała powinien być jaśniejszy niż kolor znaczeń point. Znaczenia, pomijając stopy, powinny być dobrze zdefiniowane. Złamany lub symetryczny biały blaze na nosie lub między oczami jest akceptowany. Białe rękawiczki na przednich łapach powinny być symetryczne i zaokrąglone. Tylne łapy powinny być białe, ale biel nie powinna sięgać powyżej połowy uda. Biel musi w całości pokrywać staw skokowy. Biały pas dowolnej szerokości ma biec od kołnierza, w dół, pomiędzy przednimi łapami, aż do nasady ogona. Ciało ma być jaśniejsze niż znaczenia point. W standardzie SACC przeczytamy, że biały blaze na czole lub nosie jest dozwolony. Może być przerywany lub ciągły. Lusterko nosa powinno być odpowiednie do znaczeń point. Broda ma być biała. Biel ma się ciągnąć od kołnierza, przez klatkę piersiową i brzuch aż do ogona, ale może być przerywany kolorem ciała. Obie przednie łapy powinny mieć białe rękawiczki, symetryczne i niewykraczające za załamanie między łapą a nogą. Tylne łapy powinny być białe. Minimum do stawu skokowego, ale optymalnie do poziomu brzucha. Na nogach mogą występować plamy koloru wielkości monety. Lusterko nosa powinno być odpowiednie do koloru znaczeń point. Opuszki łap powinny być białe, ale białe z plamami koloru odpowiednimi do koloru znaczeń też są akceptowane. W standardzie TICA przeczytamy, że dozwolony jest złamany lub symetryczny blaze na nosie i lub pomiędzy oczami, ale biel nie powinna sięgać oczu, lusterka nosa ani pyszczka. Broda musi być biała. Na przednich łapach mają być symetryczne rękawiczki, nie wykraczające poza załamanie między łapą a nogą. Wszystkie palce muszą być białe. Na tylnych łapach biel musi sięgać do wysokości stawu skokowego, ale nie może wykraczać powyżej połowy uda. Biały pas powinien ciągnąć się od brody przez klatkę piersiową i całą długość ciała. W standardzie WCF przeczytamy, że MITED to kot o znaczeniu point z bielą, z równej wysokości białymi rękawiczkami na przednich łapach i białymi butami sięgającymi kostki na tylnych łapach. Broda ma być biała i ciągnąć się przez klatkę piersiową bez żadnej przerwy, do białego brzucha. Jeśli chodzi o mitedy, to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, w których mówić będziemy o pozostałych stopniach bieli, czyli o bikolorach i vanach.